Cześć, tu Ernest! Dzisiaj rozpoczyna się trzeci tydzień wyzwań. Z tej okazji do gry wchodzi pierwsza część misji o nazwie Trudy Tientiny. Jutro, w piątek za to, wejdą dwa nowe wyzwania Deadpoola. Je też omówimy. Na początek dam jeszcze znać, że nie ma znaczenia, w jakiej kolejności wykonacie te wyzwania. W tym sezonie wszystkie wyzwania są dostępne od razu, a nie tak jak to było w poprzednich sezonach. Okej, zaczynajmy. Pierwsze wyzwanie to zlikwiduj 5 graczy przy użyciu wybuchów. Do tego typu wyzwań jak zawsze polecam na parzankę. Co do samych wybuchów to macie niemały wybór. Granaty, C4, wyrzutnie rakiet czy nowe miny zbliżeniowe. W zwykłych trybach możecie użyć łuku Tientiny, ale to już jest o wiele rzadsze. To, jak wykonacie to wyzwanie, zależy już od tego, co znajdziecie na polu bitwy. Najłatwiej jest to wykonać przy użyciu wyrzutni rakiet, która najczęściej na naparzance jest w zrzutach zaopatrzenia. Możecie też próbować motorówką, ale zadaje ona tylko 35 punktów obrażeń co każde trafienie. Ciężko jest nią kogoś zlikwidować. Drugie wyzwanie rozkazuje nam przeszukać 10 skrzynek w zielonych żywopłotach lub w sklepowej sedybie. To też możecie wykonać na naparzance, ale szczerze mówiąc łatwiej może być w klasycznych trybach. Po rozpoczęciu meczu wylądujcie na miejscówce, która znajduje się dalej od startu trasy busa bojowego. W sklepowej sedybie zawsze polecam ten domek. Są w nim w sumie 3 skrzynki, 2 pod dachem i 1 w budzie. W zielonych żywopłotach klasycznie, w każdym domku jest przynajmniej 1 skrzynka. To, ile otworzycie, będzie zależało już od tego, ile graczy z wami wyląduje. Trzecie wyzwanie zleca nam zniszczyć 10 budowli przy użyciu butli z gazem. Zdecydowanie najwięcej butli z gazem jest na platformie Tientiny. Jest tutaj mnóstwo czerwonych zbiorników z gazem. Pamiętajcie, że można nimi rzucać. Odpalają się one same z siebie po wylądowaniu lub po zestrzeleniu ich. Polecam zbudować coś z drewna. Takimi zbiornikami ciężko jest zniszczyć ściany, podłogi itd., które już są na wyspie. Dodam, że na naparzance bardzo mało graczy, często nikt, nie lata na platformę, jeśli jest na końcu trasy lotu busa bojowego. Czwarte wyzwanie brzmi następująco. Wyskocz w powietrze motorówką 5 razy. Motorówki znajdziecie praktycznie wszędzie tam, gdzie jest woda. A jak wykonać to wyzwanie? To bardzo proste. Możecie zbudować sobie rampę i z niej wyskoczyć. Czy wyskoczyć z jakiejś górki? To bardzo proste wyzwanie, które można zrobić w jednym meczu. Jako pasażer też prawdopodobnie można to zrobić. Piąte wyzwanie wysyła nas w odwiedziny 15 różnych punktów orientacyjnych. Punkty orientacyjne to miejsca, które mają nazwę, ale nie są oznaczone na mapie, tak samo jak na przykład Słone Strzechy. Ja polecam przejść się przez mapę od góry do dołu w trybie naparzanki. Nawet jak ktoś was zlikwiduje, to po odrodzeniu będziecie mogli kontynuować zwiedzanie mapy. Już szóste wyzwanie brzmi: użyj stanowiska ulepszeń, by wymienić broń. Do tego wyzwania potrzebujecie następujących rzeczy: stanowiska ulepszeń, M-kę lub kałacha i po 20 sztuk maców każdego rodzaju. Stanowiska ulepszeń są w każdej nazwanej miejscówce i nie tylko. M-ki lub kałacha potrzebujecie, aby móc wymienić broń. W stanowisku ulepszeń można wymienić M-kę na kałacha lub na odwrót, w cenie 20 sztuk maców każdego rodzaju. Do tego wyzwania też polecam na parzankę. Tutaj na start macie dużo maców i spokojnie można znaleźć bronie i stanowiska. Siódme wyzwanie zleca nam zadać 500 punktów obrażeń bossom. Bossowie są tylko i wyłącznie w nazwanych, strzeżonych miejscówkach, czyli w agencji, na jachcie itd. Boss to najpotężniejszy przeciwnik na tych miejscówkach. Midas, Brutus, wiecie o co chodzi. To wyzwanie już musicie wykonać w klasycznych trybach, ponieważ na naparzance nie ma ani pomagierów, ani bossów w ogóle. W strzeżonych miejscówkach po przeszukaniu pomagiera ujawni wam on lokację reszty jego ekipy. Koronka nad głową oznacza bossa. Podnieście jakąś broń, zlokalizujcie bossa i zróbcie co się da. Wydaje mi się, że najłatwiej będzie to wykonać na jachcie i w grotach. Tam chyba lata najmniej osób. Przy okazji robienia tego wyzwania zwróćcie uwagę na kamery i wieżyczki. Dziewiąte wyzwanie rozkazuje zniszczyć 5 kamer lub wieżyczek. Wieżyczki mają mnóstwo HP, więc celujcie w kamery. Kamery są tylko w strzeżonych miejscówkach. Ósme wyzwanie brzmi tak: wyląduj na platformie, Hydro 16 i w trocinowym tartaku. To bardzo proste wyzwanie, które możecie wykonać w jednym meczu w naparzance. Jako wylądowanie liczy się wylądowanie po użyciu podobnego otwierania lotni w tym trybie. A więc, platforma to platforma, jest nazwana na mapie. Trocinowy tartak jest niedaleko, w dokładnie tym miejscu na mapie. Hydro 16 znajduje się pod zaporą wodną, tutaj. Most też się zalicza do Hydro 16. O dziewiątym wyzwaniu już wspomniałem.
10. wyzwanie za to zlecę nam zdobyć 2 likwidacje bez używania leczenia pomiędzy tymi likwidacjami. To też bardzo proste. W trybie na parzanki, robiąc inne wyzwania, po prostu zlikwidujcie 2 graczy, nie lecząc się w tej małej przerwie między likwidacjami. To tyle na pierwszy tydzień wyzwań Tientiny. W piątki wychodzą wyzwania Deadpoola. 3. tydzień jego misji to kolejne 2 proste wyzwania. Pierwsze z nich wysyła nas w poszukiwanie jego przepychacza do toalet. Przepychacz powinien znajdować się w jego toalecie gdzieś tutaj. Albo, jeśli nie tutaj, to w pokoju Tientiny, do którego można wejść klikając tutaj, w pokoju agentów. Drugie wyzwanie Deadpoola, zniszcz 3 toalety, trzeba już zrobić w grze. Toalety są w prawie każdym domku na wyspie. Do tego, jeśli to je się zaliczają, to kilka takich zniszczalnych jest tutaj, w bazie jego. Oraz tutaj. Za 3. tydzień wyzwań Deadpoola jest graffiti. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.